Dzień siódmy. Królowa z południa, z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Kiedy do Jezusa przychodzą ludzie i żądają znaku, on mówi, że nie będzie dany oprócz znaku Jonasza. I mówi Pan Jezus tak, ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ Niniwici nawrócili się wskutek nawoływania Jonasza, a tu jest coś więcej niż Jonasz. I Jezus jeszcze mówi tak, królowa z południa powstanie przeciw temu plemieniu, potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a tu jest coś więcej niż Salomon. I to jest niesamowite po prostu. Ludzie potrafili dla tego, żeby wysłuchać Słowa Bożego, wędrować wiele tysięcy kilometrów, jak królowa z południa, czyli królowa Saba. Wiele tysięcy kilometrów przybyła. Nawet poganie się przejęli głoszeniem Jonasza i jego słowem. Tymczasem Pan Jezus przybył do swojego narodu, do ludzi religijnych. Miał przed sobą ludzi wierzących w Boga, a mimo to anemiczny był efekt. W ogóle ludzie nie posłuchali, a na końcu go ukrzyżowali. Ale zastanówmy się, bo słowa Ewangelii, w nich nie tylko napisano, co kiedyś było. Napisano w nich, co powinno się dziać. Bo mamy Kościół, bo mamy sakramenty. Mamy struktury, mamy kapłanów, mamy proboszczów, mamy media, mamy książki, mamy domy rekolekcyjne, mamy tysiące możliwości, żeby przyjąć Słowo Boże i się nim przejąć. I czy chociaż trochę postąpiliśmy w krok w stronę Boga? Bo królowa Saby zrobiła tysiące kroków, żeby wysłuchać Słowa Bożego. Jezus mówiąc oczywiście, że będzie znakiem Jonasza, miał na myśli nie tylko to, że sam będzie ukryty w grobie przez 3 dni, jak Jonasz w wielorybie, ale że ten znak jego będzie dla wielu zrozumiały, dla wielu pogan. Podobnie jak dla Niniwitów było zrozumiałym znakiem wyjście Jonasza z wnętrza wieloryba. Jonasz nie był wzorem posłuszeństwa Panu Bogu, uciekał przecież, a mimo to dzięki jego nawoływaniu nawróciła się cała Niniwa. A Pan Jezus był posłuszny aż do śmierci. I całe swoje życie poświęcił dla drugiego człowieka i głoszenia Ewangelii. Nawoływał do nawrócenia. I nie udało mu się całego narodu wybranego nawrócić. Niesamowite, że ci, którzy najwięcej otrzymali łaski Bożej, okazali się najbardziej niewdzięczni. Jakbyś się czuł, jakbyś się czuła osobie, której najwięcej troski, miłości, pracy ofiarowałeś, będzie niewdzięczna dla ciebie. Wspierałeś ją w trudnościach, a ona tobą wzgardziła. Czujesz ból, czujesz rozdarcie, niespełnienie. Tak też Syn Boży odczuwał ból, jakiego z nas nikt nie odczuwał, kiedy przyszedł do swojego narodu, a oni go odrzucili. Nasz Bóg to wszystko dotkliwie przeżywa i łatwo jego serce poruszyć. Jezus płakał nad grobem Łazarza, płakał w ogrodzie Getrzemane, płakał. Nie tyle płakał z powodu tego, że się bał cierpienia, ale dlatego, bo ubolewał nad ludzkością, nad Izraelem, ale też nad Kościołem. Zobaczył nie tylko niewiarę naszą, ale i naszą obojętność, oswojenie z modlitwą, naszą nieczułość, brak gorliwości, odtrącenie Jezusa, lodowe serce. Widział te miliony chrześcijan, którzy owszem mówią, że wierzą, że są katolikami, ale nie przyjmują Jego miłości, nie przyjmują Kościoła, nie zgadzają się z nauką Kościoła. Widział też, jak niektórzy w Kościele będą wykorzystywać swoją pozycję dla własnej ambicji, dla budowania własnej chwały. Widział to wszystko i dlatego płakał. Bóg nie ma zadowalania w karaniu nas. On tego nie chce. Królowa Saby przebyła tysiące kilometrów, żeby słuchać mądrości Salomona. Uczyńmy krok w stronę tego, żeby wysłuchać Słowa Bożego i nawrócić swoje serce.